Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat wolni niewolnicy. Ostatnio jak czytałem Pismo Święte, to zagadnienie mnie bardzo poruszyło, bo tak naprawdę Biblia przedstawia nas jako wolnych niewolników. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o sobie w ten sposób, ale tak dokładnie jest. Jesteśmy wolnymi niewolnikami. I tekst, który bardzo pięknie to obrazuje, to pierwszy list Piotra, rozdział 2, od wersetu 13 do 17. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, od wersetu 13 do 17. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. I werset 16 jest dla nas kluczowy. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci, miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Wrócimy do wersetu 16 teraz. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. I w Grece nie ma słowa lecz, ale jest zwrot analogiczny do tego pierwszego, jako wolni. Czyli po przecinku w Grece jest jako, nie słudzy, ale niewolnicy Boga. Dosłownie tam jest użyte słowo niewolnik. Trochę żałuję, że w nowszych przekładach Biblii gdzieś zatraciło się znaczenie pierwotne tekstu. Że nie ma słowa niewolnik. Tak jakby tłumacze próbowali to tak złagodzić. Może wiąże się to z tym, że w XIX wieku walczono o wyzwolenie niewolników z czarnej Afryki. Nie wiem, skąd się to bierze, ale bardzo rzadko można znaleźć w nowych tłumaczeniach Biblii sformułowanie niewolnik. Natomiast kiedy pierwsi odbiorcy Biblii czytali te słowa, to kojarzyły one im się właśnie z niewolnikami. Dzisiaj sługa dla nas to jest ktoś, kto wynajął się za pieniądze. Może służyć lub może się zwolnić. Dopóki pracodawca mu płaci, jest jego sługą. Pracodawca przestaje płacić, przestaje być jego sługą. Pracodawca zaczyna być kapryśny, przestaje być jego sługą. Jednak w Nowym Testamencie, w czasach Nowego Testamentu, ktoś, kto był właśnie niewolnikiem, doulos w Grece, nie miał takiego komfortu, nie miał takiego wyboru. On należał do swojego Pana. Był jego własnością. Służył swojemu Panu nie dlatego, że tak postanowił, nie dlatego, że ktoś mu za to płacił, ale dlatego, że nie miał żadnego innego wyboru. Był w pewnym sensie przedmiotem. Jeżeli masz samochód, to oczekujesz, że ten samochód uruchomi się, gdy włączysz silnik, że pojedzie do przodu, gdy naciśniesz pedał gazu, że skręci w prawo, gdy zrobisz odpowiedni ruch kierownicą. Czyż nie tak? Bo to jest twój samochód. Nie płacisz mu za to. Nie masz zamiaru z nim dyskutować. Nie interesuje cię jego wola. To jest twój samochód. Ten samochód należy do ciebie. I posługujesz się nim zgodnie ze swoją wolą, ze swoim upodobaniem. Samochód nie ma nic do powiedzenia, bo to jest twój samochód. Jeżeli będziesz chciał sprzedać swój samochód, ten samochód też nie będzie miał nic do powiedzenia na temat tego, jaką cenę wystawisz, kiedy go sprzedasz i komu go sprzedasz, na jakich warunkach go sprzedasz. I dokładnie tak samo było z niewolnikami. Oni nie mieli nic do powiedzenia. Należeli do swoich panów. I o tym tutaj właśnie jest mowa. Są dwa bliźniacze zwroty na początku i końcu tego wersetu. Mamy tutaj sporo praktycznych zaleceń. Dzisiaj nie będziemy o nich mówić, gdyż skupimy się na tych dwóch zwrotach. Piotr wyjaśnia, że postępowanie chrześcijańskie
że postępowanie chrześcijańskie ma wypływać z określonej postawy. Ma wypływać z tego, iż rozumiemy, jaka jest nasza tożsamość, kim tak naprawdę jesteśmy. I mówi tutaj jako wolni, ale zaraz potem dodaje jako niewolnicy Boga. Zatem czy jestem wolny, czy jestem niewolnikiem? Biblia wyraźnie mówi, że jestem i jednym, i drugim. Pomiędzy tym, że jestem wolny, a tym, że jestem niewolnikiem, istnieje taka dynamiczna równowaga. I żeby naprawdę Biblię zrozumieć i chodzić drogami pańskimi, musimy uświadomić sobie, że w wielu, wielu, bardzo wielu sprawach dotyczących naszego życia, naszej relacji z Bogiem, istnieje coś takiego jak dynamiczna równowaga, której nie da się do końca spisać w żadnej książce. I to jest w pewnym sensie trochę tak jak balansowanie na linie, jak chodzenie po linie. To jest dynamiczna równowaga. Każdy krok może wiązać się z nieco innym ułożeniem ciała, ale istota jest taka, byśmy utrzymali równowagę. I dlatego tak ważna jest posługa Ducha Świętego w naszym życiu, bo to On, dzięki temu, że jest realny, dzięki temu, że nas prowadzi, potrafi sprawić, że utrzymujemy właściwą równowagę. No bo jak mamy się zorientować, gdzie leży ten punkt ciężkości między byciem wolnym, a byciem niewolnikiem? Biblia przecież tak dużo mówi o wolności, której doświadczamy jako chrześcijanie, ale zarazem bardzo wyraźnie nazywa nas niewolnikami Jezusa Chrystusa. Dynamiczna równowaga. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Bądź tu mądry. Jak tutaj się zagniewać, żeby nie zgrzeszyć? Kiedy gniew jest grzeszny, a kiedy nie? Kiedy Bóg daje mi prawo, żebym wpadł w gniew i ten gniew jest słuszny, święty i moje oburzenie ma uzasadnienie biblijne i tak naprawdę jest właściwą postawą, jaką powinienem przyjąć? A kiedy gniew wpada pod tę kategorię, o której mówili z Jakuba, że gniew nie czyni tego, co sprawiedliwe w oczach Boga. Gniew człowieka. Skąd mam to wiedzieć? Duch Święty musi mnie prowadzić. Nie wystarczy teoretyczna wiedza. Bo jeśli będę miał tylko teoretyczną wiedzę, to często autentycznemu, świętemu oburzeniu będę przypisywał cielesne pobudki. Albo swojemu własnemu gniewowi przydam etykietę świętości. Dopiero prowadzenie Ducha Świętego może pozwolić mi utrzymać dynamiczną równowagę między tymi dwoma jakże ważnymi aspektami naszego życia. A nie jest to łatwe. Musimy wzrastać. Słowo Boże daje nam pewne wskazówki, określa pewne zasady i to wszystko pomaga nam się zorientować w tym, gdzie jest lewa strona, a gdzie jest prawa strona. Niemniej jednak między lewą a prawą stroną istnieje ta dynamiczna równowaga. Życie przynosi wiele okoliczności, wiele wyzwań, wiele sytuacji, w których bez prowadzenia Ducha Świętego nie będziemy w stanie właściwie zastosować Słowa Bożego. Duch Święty nie tylko nas prowadzi, ale zmienia nas też wewnętrznie, abyśmy niejako już intuicyjnie z nowej, przemienionej natury potrafili żyć, funkcjonować tak, jak tego pragnie Bóg. Ale wróćmy do tego tematu wolni, niewolnicy. Gdzie tutaj szukać równowagi w Biblii? To jest temat bardzo szeroki, oczywiście nie wyczerpiemy go na tym kazaniu dzisiaj wieczorem. Ale myślę, że pewne rzeczy, wiele z nich zapewne ku przypomnieniu, będą dla nas zachętą i pomogą nam w naszym życiu. Przede wszystkim jesteśmy wolni od grzechu.
Czy myślisz tak o sobie dzisiaj? Czy myślisz tak o sobie na co dzień, że jesteś wolny od grzechu? Zostałeś uwolniony od grzechu. List do Rzymian, rozdział 6, obwieszcza to wszem i wobec. List do Rzymian, rozdział 6, na przykład werset 7. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Kontekst mówi nam, że chodzi tutaj o śmierć w Chrystusie, o utożsamienie się z ofiarą Chrystusa, z Jego krzyżem. Śmierć przez wiarę w Chrystusa. Gdy zawierzam swoje życie Chrystusowi, gdy uznaję Jego ofiarę na krzyżu, to de facto umieram razem z Nim. W związku z tym jestem martwy dla grzechu, a skoro jestem martwy dla grzechu, to jestem uwolniony od grzechu. W tym nowym stworzeniu, jakim jestem, mogę doświadczać całkowitej wolności od grzechu. To znaczy, że grzech ze swoimi pokusami, ze swoją mocą, ze swoją siłą, z tym wszystkim, co robił w moim starym życiu i co potrafi zrobić mojemu staremu człowiekowi, nie ma żadnego dostępu do mojego nowego człowieka. W ramach służby Głos Prześladowanych Chrześcijan wysyłamy dużo listów z biuletynami do ludzi. Może niektórzy z was je też dostają. I czasami przychodzą zwroty i na tych zwrotach jest napisane: adresat już tu nie mieszka. Nikt nie przyjął tego listu, bo adresat zmienił miejsce zamieszkania. A my, chrześcijanie, tak często odbieramy pocztę adresowaną do naszego starego człowieka. Zamiast odesłać ją i powiedzieć: adresat zmarł. Adresat nieznany. Ktoś taki tutaj nie mieszka. Widzicie, diabeł przychodzi do nas i mówi: popatrz, mam dla ciebie tę ofertę, którą zawsze tobie składałem. Przecież znamy się dobrze. Jesteś moim stałym klientem. Przychodziłem do twojego mieszkania, przychodziłem do twojego domu, do twoich myśli, do twoich emocji, do twojego małżeństwa. Tak wiele razy i zawsze coś ode mnie kupowałeś. O tak? Nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie, nie? Może przychodził pan do poprzedniego właściciela tego mieszkania, ale on tu już nie mieszka. A ja nie jestem zainteresowany tą ofertą. To nie dla mnie. A może wie pan, gdzie mieszka ten poprzedni właściciel? Przykro mi powiedzieć, zmarł. Jesteś wolny od grzechu. Jesteś wolny od grzechu. Grzech nie ma do ciebie prawa. Nie jesteś już dłużej klientem grzechu. Nie jesteś już dłużej na usługach grzechu. Musisz w to uwierzyć. I żyć w ten sposób. I kiedy następnym razem ten domokrążca zastuka do twoich drzwi, zapytasz, kto tam, a on powie: grzech. Dobrze ci znany grzech. Odpowiedz: bardzo przepraszam, ale nikogo takiego nie znam. Jak to nie znasz? Przecież jesteśmy starymi kumplami. Tyle fajnych rzeczy już razem robiliśmy. Zróbmy to jeszcze raz. Bardzo przepraszam, ale pomylił pan adres. A kogo pan szuka? No tego i tego. Nie, nie, ten i ten tu nie mieszka. Przykro mi to powiedzieć, ale zmarł. Czyż nie jest to piękne, że nie musimy przyjmować korespondencji kierowanej do naszego starego człowieka? Nie musimy się wdawać w rozmowy z naszymi dawnymi kontrahentami. Nie musimy się już przejmować ofertą, jaką ma dla nas świat, szatan,
bo jesteśmy wolni. Mamy nowe życie. Jesteśmy też uwolnieni od zakonu Mojżesza, od wszystkich praw i przepisów i nakazów i zakazów, które w przypadku, gdy się ich nie przestrzegało, przynosiły klątwę, przekleństwo. W piątej księdze Mojżeszowej, gdy są opisane błogosławieństwa wypływające z przestrzegania zakonu, a potem przekleństwa wypływające z nieprzestrzegania zakonu, to ku, myślę, naszemu zdumieniu, nas wszystkich, a mnie nie przestaje to zdumiewać, przekleństwa zajmują o wiele więcej, kilkakrotnie więcej miejsca niż błogosławieństwa. Bo taki właśnie jest zakon. Przynosi przekleństwo, bo nikt nie potrafi go przestrzegać. List do Rzymian, rozdział 7, werset 6 mówi: lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Co to w praktyce znaczy? To znaczy, że Bóg nie rozlicza nas na zasadzie: za dobre będę ci wynagradzał, a za złe karał. To znaczy, że nie musimy zapracowywać sobie u Boga na błogosławieństwo. To znaczy, że jeżeli zdarzy nam się nieposłuszeństwo, to wcale nie ściągamy na siebie jakiejś klątwy. Co najwyżej, jeżeli będziemy wystarczająco długo trwali w nieposłuszeństwie, obyśmy tego nie robili, to zbierzemy to, co zasiejemy. I nie będzie to nic przyjemnego. Ale Bóg patrzy na nas jak na swoje dzieci i chce nas błogosławić, chce nas wspierać, chce być blisko z nami, chce budować z nami relacje, chce nas uczyć w takiej domowej, przyjacielskiej, ciepłej atmosferze. Chce, abyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa. Chce, abyśmy wiedzieli, że już przelał na nasze konto wszystkie duchowe błogosławieństwa niebios. To, co miało być punktem dojścia w zakonie, dla nas jest punktem wyjścia. Już zaczynamy od tego, że mamy wszystko. I teraz mamy jedynie właściwie korzystać z tego wszystkiego. I Bóg pragnie nas uczyć. Jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak jak tu dzisiaj słyszeliśmy, mamy dostęp do tronu Ojca, do tronu łaski. Jesteśmy już tam od pierwszego dnia, od chwili naszego nawrócenia, gdzie dopiero mieliśmy dotrzeć, będąc wiernymi zakonowi przez całe nasze życie. Zatem jeśli nie szło ci najlepiej w twoim chrześcijańskim życiu, to nie musisz się tym martwić, bo nie jesteś pod zakonem, jesteś pod łaską. To znaczy, że dzisiaj możesz zacząć od nowa, tak jakby się nic nie wydarzyło. I mieć przed Bogiem czyste konto i powiedzieć: Boże, okej, wymazujemy kolejny etap. Proszę, ześlij swoje błogosławieństwo, błogosławieństwo swojego pokoju, swojej radości, swojej mocy, swojej wolności, swojej nadziei. Ześlij to do mojego życia. Odnów mnie dzisiaj. Nie jesteś pod zakonem, jesteś pod łaską. Jesteśmy też uwolnieni od lęku przed śmiercią. List do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 15 o tym mówi. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Po to właśnie Chrystus stał się człowiekiem, aby nas wyzwolić od lęku przed śmiercią, który nas zniewalał. Jakżeż wiele zła ludzie wyrządzają i nawet nie wiedzą o tym, że robią to, ponieważ boją się śmierci. Wiedzą, że ich życie kiedyś się skończy i próbują wydrzeć z tego życia, które jeszcze im zostało, jak najwięcej dla siebie. Gonią za pieniądzem, za przyjemnościami, za władzą i w tej gonitwie ranią wielu innych, ponieważ czyha na nich śmierć i wiedzą o tym gdzieś w głębi swojego serca i chcą się nachapać i chcą mieć piękniejszą, bardziej seksowną kobietę. Co z tego, że jest żoną kogoś innego? Chcą mieć więcej pieniędzy. Co z tego, że zdobędziemy je nieuczciwie kosztem innych, skoro i tak niedługo umrę, a nie wierzę w Boga? To jakie ma znaczenie, jak będę żył? Liczy się tylko to, bym wydał z tego życia jak najwięcej. I to jest to zniewolenie, o którym tutaj jest mowa. Z drugiej strony ktoś może żyć nadmiernie asekurancko, bo boi się, że mu się może krzywda zdarzyć. Boi się,
że jeżeli w coś się zaangażuje, będzie wierny swoim zasadom, będzie nadmiernie wierny Chrystusowi, to może będą prześladowania, a może nadmierne ryzyko, wyjazd do innego kraju, wyjazd na misję spowoduje, że straci życie. To lepiej grać bezpiecznie. Pewien misjonarz powiedział, że niektórzy ludzie mają tylko jeden cel. Bezpiecznie dotrzeć do grobu. Ale my możemy mieć inne wartości. My możemy kierować się innymi celami. Bo jesteśmy wolni od lęku przed śmiercią. Nie musimy bać się śmierci ani swojej, ani cudzej, ani nikogo. Bo Pan, nasz Pan jest większy niż śmierć. On zmartwychwstał, On pokonał śmierć. Śmierć nie ma już swojego żądła. Jest jak pszczoła bez żądła, która może jeszcze pobrzęczeć nam koło ucha, może nas niepokoić, może nam trochę popsuć humor, ale nie jest w stanie nas urządzić. Nie ma już tego jadu, bo mamy życie wieczne przed sobą i możemy w tym odpoczywać. Nasze życie się nie skończy. Tak naprawdę śmierć jest tylko pomostem, przejściem do prawdziwego życia. I chrześcijanie nie muszą bać się śmierci. Jesteśmy też wolni od przeszłości. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 17 mówi: jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Nie wiem, co stare oznacza dla ciebie, ale Biblia mówi, że jeśli zaufałeś Chrystusowi i jesteś w Nim ukryty i Chrystus jest teraz twoim życiem i jesteś nowym stworzeniem, to twoja przeszłość przeminęła. Jesteś wolny od swojej przeszłości, jesteś wolny od bagażu swojej przeszłości. Nawet jeśli gdzieś zostały konsekwencje twojej przeszłości, niekiedy tak jest, że do końca naszego życia będziemy nieśli pewne konsekwencje. Dla niektórych to są dzieci z czterech różnych związków, tak? Te dzieci będą żyć. Ale poczucie winy z tym związane, brzemię z tym związane, zranienia z tym związane, zamęt z tym związany, należy do historii. Bóg da mi łaskę, bym potrafił odnaleźć się w tej rzeczywistości. Nie wszystkie konsekwencje naszej przeszłości Bóg może usunąć, ale nawet w tych przypadkach, gdy tych konsekwencji nie może usunąć, obdarza wielką łaską i pozwala nam żyć pełnią życia, pełnią radości. I nawet w tych trudnych konsekwencjach znajdować pokój i radość i nadzieję. Bo jesteśmy wolni od grzechu, nie, jesteśmy uwolnieni od zakonu, od przekleństwa, od naszej przeszłości. Jesteśmy też uwolnieni, już o tym wspominałem, ale wrócę jeszcze do tego, od wpływu diabła i świata. List do Kolosan, rozdział 1, werset 13. Piękny tekst, który wspaniale ujmuje to, o czym mówimy. List do Kolosan 1,13. Który, chodzi tu o Ojca w niebie, o naszego Ojca niebiańskiego, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. To jest tak, jakbyś był więźniem obozu koncentracyjnego w Korei Północnej. Te obozy są gorsze niż sowieckie i faszystowskie. Piekło na ziemi. Moc ciemności. Jesteś tam nikim. Jesteś tam po to, w wielu przypadkach, by po prostu powoli umierać. I nagle, w tym obozie, w tej części obozu przeznaczonej dla tych, którzy znaleźli się tam po to, żeby powoli umrzeć, którzy nie mają żadnej nadziei na opuszczenie tego obozu, i wcześniej czy później umrą, tak jak wszyscy inni, którzy tam kiedykolwiek byli. I właśnie w tej części obozu, tam gdzie jesteś, lądują komandosi amerykańscy.
przeprowadzają operację ratunkową. Przylecieli po ciebie. Zanim ktokolwiek się zorientował, jesteś na pokładzie helikoptera. Odlatują z tobą. Lądują na lotniskowcu. Przesadzają cię na samolot i samolotem wiozą cię do Waszyngtonu. Tam z lotniska czarną limuzyną rządową z kuloodpornymi szybami wiozą ciebie do Białego Domu, do gabinetu owalnego jako honorowego gościa prezydenta. Gdy tam się pojawiasz, prezydent wstaje, wyciąga ze swojego biurka paszport amerykański i mówi: witamy Pana, witamy Panią w Stanach Zjednoczonych. Oto nowe dokumenty tożsamości. Oto Pana nowy paszport. Jest Pan, jest Pani obywatelem, obywatelką Stanów Zjednoczonych. Jak byś się wtedy czuł? Bóg uczynił dla nas dokładnie to samo w duchowej rzeczywistości, tylko o wiele więcej. Nie było dla nas żadnej nadziei. Czyniliśmy wolę diabła. Diabeł się znęcał nad nami. Byliśmy skazani na to, by powoli umierać. I umarlibyśmy tak, jak wielu innych umarło. Nie było żadnej nadziei ratunku. Ale wtedy właśnie sam Bóg sięgnął po nas. Bo umiłował nas przed założeniem świata. Bo wybrał nas przed założeniem świata. Bo wiedział o naszym istnieniu. Bo jesteśmy dla Niego ważni. Bo jesteśmy dla Niego cenni. Sięgnął i wyrwał nas dosłownie z mocy diabła, z mocy ciemności, z Jego królestwa. I przeniósł do królestwa Syna umiłowanego. Uczynił nas obywatelami nieba. Uczynił nas swoimi dziećmi i zapewnił nam pełną ochronę przed wszystkim, co diabeł chciałby kiedykolwiek nam uczynić. Bo tylko spróbujmy sobie teraz wyobrazić, że po tym, co uczynił Bóg, co uczynił Stany Zjednoczone i prezydent Stanów Zjednoczonych, Korea Północna wysyła swoich komandosów, żeby cię odbili. Czytałeś kiedyś taki werset, że nikt nie wydrze ich z mojej ręki? A czytałeś może, że nic nie oddzieli nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie? Czy możesz sobie wyobrazić, co stałoby się z tymi komendosami z Korei Północnej, którzy wylądowaliby w Stanach Zjednoczonych, żeby ciebie, który jesteś teraz obywatelem amerykańskim, uratowanym z narażeniem życia przez komandosów amerykańskich, żeby właśnie ciebie teraz porwać i wywieźć z powrotem do Korei Północnej. Możesz sobie to wyobrazić. Cała armia Stanów Zjednoczonych stanęłaby w twojej obronie. I powiem ci, bardzo niewiele zostałoby z tych komandosów północno-koreańskich. Jezus powiedział: widziałem, jak szatan spadał jak błyskawica z nieba. Szatan jest pokonany, jest rozbrojony. List do Kolosan o tym mówi, rozdział 2, werset 14. Jezus powiódł go w swoim triumfie jak jeńca wojennego, spętanego. Diabeł nie ma żadnych praw do ciebie. Ten świat nie ma żadnych praw do ciebie. Należysz do kogoś innego, należysz do Boga. Jesteś ukryty w Chrystusie, jesteś bezpieczny w Królestwie Syna Bożego. A wszystko to tylko dlatego, że kiedy tam byłeś, w tym obozie, w Korei Północnej, zawołałeś o ratunek. I Bóg wysłuchał. I Bóg posłał ratunek. Bóg posłał swojego Syna, Zbawiciela tego świata. Bóg posłał swojego Ducha. Bóg posłał swoje Słowo. Bóg posłał swoich aniołów i wyratował cię. I teraz należysz do Niego i masz nowe życie. Jesteś wolny od tego wszystkiego.
ale oprócz tego, że jesteśmy wolni, jesteśmy też niewolnikami, mówiłem już o tym na początku. I teraz jeszcze parę słów o byciu niewolnikiem. Ale zwróć uwagę, Paweł bardzo jasno określił, kogo niewolnikami jesteśmy. Niewolnikami Boga. Bóg, gdy cię ratował, zakupił ciebie i należysz do Niego. Jesteś Jego własnością. I On się ciebie nie pozbędzie, bo cię kocha. Ale w praktyce na co dzień oznacza to, że skoro jestem niewolnikiem Boga, to oznacza to, iż jestem całkowicie dyspozycyjny. Dzisiaj to jest coraz bardziej popularne w różnych zakładach pracy, tak? Wymaga się od pracowników dyspozycyjności. Dają ci komórkę służbową nie po to, żebyś się nią bawił, ale po to, żeby cię mogli mieć na uwięzi, na smyczy. Teraz nawet montują GPS-y w samochodach służbowych, żeby wiedzieli, gdzie jesteś, czy przypadkiem nie nadużywasz samochodu służbowego. I czy w trakcie godzin pracy zwłaszcza jesteś tam, gdzie powinieneś być. W przypadku Boga ta dyspozycyjność to jest 24/7. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jestem niewolnikiem Boga, należę do Boga, jestem do Jego dyspozycji. Panie, cokolwiek chcesz, abym uczynił, będę czynił. Ty mnie prowadź, Ty wydawaj rozkazy, a ja będę słuchał. Ponieważ jestem całkowicie dyspozycyjny, to nie ma w moim życiu podziału na to, co jest sakrum i to, co jest profanum, na to, co jest, co jest święte i to, co jest pospolite. Wszystko jest święte, wszystko należy do Boga, cały należy do Boga, wszystkie dziedziny mojego życia należą do Boga. Bycie niewolnikiem Boga oznacza również totalne posłuszeństwo Bogu. Jezus powiedział w Getsemane: nie moja wola, ale Twoja. A w Ewangelii Jana w rozdziale 5, w wersecie 19 wypowiedział bardzo znamienne słowa. Pamiętajmy, to jest Syn Boży. Jeśli On tak powiedział, to cóż nam pozostaje, niż być po prostu niewolnikami Boga. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Syn czyni tylko to, co czyni Ojciec. I dokładnie takie jest zadanie niewolnika. Niewolnik ma czynić wolę swojego Pana i tylko wolę swojego Pana. Nic więcej i nic mniej. Ma wykonać wszystkie rozkazy swojego Pana i nie robić niczego, czego jego Pan mu nie rozkazał. Chwała Bogu, że nasz Pan jest dobry, łaskawy i wie, co to dla nas najlepsze. I służąc Mu i wykonując Jego polecenia, żyjąc zgodnie z Jego Słowem, idziemy najbardziej bezpieczną drogą przez życie. Jedyną bezpieczną drogą przez życie. Zwycięską drogą przez życie. To totalne posłuszeństwo dotyczy całego mojego życia. Wszystkich jego warstw, sfer i dziedzin. Wszystkich jego poziomów, wszystkich jego wymiarów. Dotyczy mojej postawy, moich postaw życiowych. Z jakim nastawieniem podchodzę do życia? Co jest w moim sercu? Bóg to reguluje bardzo jasno w swoim słowie. Mówi: miłość, łaska. To powinno cię motywować. Moje myśli oddane całkowicie Bogu. Moje emocje, uczucia oddane całkowicie Bogu. Moje słowa oddane całkowicie Bogu. Jeżeli moje słowa nie budują, jeżeli moje słowa nie dążą do pojednania, to łamię rozkazy mojego Pana. Niezależnie od tego, iloma wersetami to podeprę. Niezależnie od tego, jak to uargumentuję. Jeżeli nie buduję swoimi słowami, moich braci i sióstr, jeśli nie buduję Kościoła, ciała Chrystusa poprzez to, co mówię, ale dzielę, sieję niezgodę między braćmi, to łamię rozkazy mojego Pana. Niewolnik jest całkowicie posłuszny
swojemu Bogu, swojemu Panu, we wszystkim. W postawach, w myślach, w uczuciach, w słowach i w czynach. A jeśli zrobi coś nie tak, wyznaje to Bogu. Wyznaje to swojemu Panu i prosi o przebaczenie. I chwała niech będzie Bogu, że jest dobrym Panem, wybaczającym, nieskorym do gniewu i wybacza nam. Ale oczekuje przeprosin. Oczekuje skruchy. Oczekuje uznania swojej winy. Nigdy nie ma przebaczenia ani pojednania bez skruchy i wyznania grzechu. To jest bardzo ważne. Niewolnik to wie, niewolnik to rozumie. Niewolnik chce zawsze podobać się swojemu Panu. I dlatego jeśli zrobi coś, co jest niemiłe jego Panu, to stara się jak najszybciej naprawić stosunki ze swoim Panem. A nie udaje głupiego. Nie próbuje zwalić winy na innego niewolnika. Wreszcie, jeśli ktoś jest niewolnikiem Bożym, to podobnie jak każdy inny niewolnik, nie kwestionuje decyzji swojego Pana. To nie jest jego zadanie, to nie jest jego rola. Nasz Pan w niebie jest suwerenny. Może podjąć decyzje, które nam się nie podobają. Może podjąć decyzje, nie konsultując ich z nami. Ale my nie mamy prawa kwestionować tego, o czym nasz Pan zadecydował. To nasz Pan ułożył plan na nasze życie. Najlepszy z możliwych. To nasz Pan dał nam powołanie i dary. To nasz Pan zlecił nam określone zadania. Nie mamy prawa tego kwestionować. Nie mamy prawa kwestionować tego, co Pan nam dał i co nam zabrał. Lub czego nam nie dał. To wszystko są Jego decyzje. I przyjmuję z ręki Pana wszystko to, co mi daje i z pokorą godzę się z faktem, że pewnych rzeczy mi nie dał jeszcze i może nigdy nie da. Znajduję swoje miejsce w Jego planie, w Jego zespole, w służbie dla Niego i czynię Jego wolę z całego serca, bo jestem niewolnikiem. Jak tutaj się rozeznać, prawda? Z jednej strony wolny, a z drugiej strony niewolnik. Powiedziałem na początku. Duch Święty jest rozwiązaniem. Słowo Boże stawia nam wiele drogowskazów, wiele ograniczników. Słowo Boże maluje te linie boczne, linie ciągłe, pokazuje, gdzie nie wolno skręcić, jak jechać. Ale w ostatecznym rozrachunku na tej trasie utrzymujemy się tylko dzięki temu, że Duch Święty przejmuje kierownictwo, że pozwalamy Duchowi Świętemu usiąść za kierownicą. Pozwalamy, by On prowadził nas, kierował naszym życiem. I wtedy odnajdujemy tę wolność, tę niezwykłą wolność, o której Biblia mówi w Łukasza 4,18, że Jezus jako namaszczony, jako pomazaniec pański przyszedł, aby uciśnionych wypuścić na wolność. 2 Koryntian 3,17, gdzie Duch Pański, tam wolność. I w końcu w Ewangelii Jana w rozdziale 8, od 31 do 36 wersetu czytamy, że jeżeli wytrwamy w Słowie Bożym, to poznamy prawdę i prawda nas wyzwoli, a potem czytamy, że jeżeli Syn kogoś wyzwoli, wyswobodzi, to ten ktoś będzie prawdziwie wolny. I o tej wolności tu jest mowa. Ona jest wolnością dzieci Bożych, jest wolnością pełną chwały, Rzymian 8,21. Ale ta wolność oznacza, że jesteśmy też niewolnikami i służymy naszemu Panu. I kończąc, zacytuję jeszcze jeden piękny tekst, który o tym mówi z listu do Galacjan z rozdziału 5. Werset 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Do tej wolności, o której mówiliśmy dzisiaj. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. I tu jest niewolnik. Tu jest niewolnik. Jestem wolny?
ale zarazem jestem niewolnikiem, który służy. Używam mojej wolności, by służyć. Paweł nawet powiedział, będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, aby niektórych pozyskać, aby jak najwięcej osób pozyskać. Cóż za dziwna równowaga. Jakaż tu dynamika. Duchu Święty, prowadź nas, abyśmy potrafili być wolnymi niewolnikami. Abyśmy naprawdę doświadczali tej wolności, do której powołał nas Pan, tej wolności, którą daje Duch Święty, ale zarazem byli tak zdyscyplinowani, jak prawdziwi niewolnicy rzymscy, którzy byli w każdej chwili gotowi czynić wolę swojego Pana. I czynili tylko tę wolę. I my także powinniśmy mieć taką postawę. Tak, Panie, jestem wolny, ale moją wolność składam na ołtarzu Twojej służby i tak naprawdę jestem Twoim niewolnikiem. Czyń ze mną, co uznasz za słuszne. Prowadź mnie tak, jak uznasz to za słuszne. Należę do Ciebie. Jestem Twój. Jestem wolnym niewolnikiem. Wolnym niewolnikiem. Cóż za piękny tytuł. Wolny niewolnik. Jakżeż ważne jest to, byśmy wiedzieli, od czego jesteśmy wolni i kogo niewolnikami jesteśmy. To jest klucz do całego naszego życia. To słowo dzisiaj, to jest klucz do całego Twojego życia. Od kogo będziesz przyjmował korespondencję? Od chwili swojego nawrócenia masz prawo przyjmować korespondencję tylko od swojego Pana. Bo jesteś jego niewolnikiem. I w tym słowie zawarł on swoją wolę dla ciebie. I dla mnie. Bądźmy więc wolnymi niewolnikami. Amen. 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 Niech Pan was błogosławi. Wolni niewolnicy.